Dzień dobry wieczór, witam serdecznie, Hunta z tej strony, przed wami kolejny odcinek z Atomic Heart i spokojnie, spokojnie, wracamy do polskiego dubbingu. Tak jak tłumaczyłem na początku poprzedniego odcinka i na końcu poprzedniego odcinka, to był wyjątkowy epizod, dlatego że sami o to prosiliście, żeby taką wersję też obczaić. Szczerze mówiąc, jakoś totalnie mi te głosy nie pasowały. Są trochę na odwrót, w sensie tutaj jakby nasza postać ma grubszy głos, a ta rękawica ma taki wyższy głos, w polskiej wersji jest na odwrót. Totalnie mi te głosy nie pasują, nie byłem się w stanie za bardzo skupić i no jakby mój odbiór też był taki trochę gorszy i mam wrażenie, że u was też widziałem po waszych komentarzach, że nie, 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 prosimy, nie rób tego. I jak najbardziej na waszą prośbę zrobiłem tylko jeden taki epizod i nie będziemy więcej do tego wracać, ale warto było jakby zobaczyć sobie, jak to wygląda. Druga ciekawostka jest taka, że jeżeli się przysłuchacie w ten taki rytmiczny dźwięk cały czas, ja tu ręką macham, ale nie widzicie, to jestem więcej niż pewien, że ten dźwięk możemy usłyszeć w Hollow Knightie. W Hollow Knightie na 100% jest coś, co wydaje takie dźwięki, tylko nie z taką częstotliwością, ale to jest dokładnie ten sam dźwięk. Nie mogę sobie przypomnieć co, jakieś grzyby pewnie, albo inne żyjątka strzelające jakimś czymś, tałataństwem w nas. Co zatem wybieracie, ale na pewno coś tam takiego jest. Dobra, ja sobie jeszcze sobie obczaję szafę i możemy lecieć. Ciekawostka kolejna. Powiem wam, że mamy tutaj na przykład coś takiego. Mamy materiały u góry, no i okej, fajnie, ale nie wiemy co to jest za specjalnie. Wiemy, że zbieramy non-stop coś, nie wiem za bardzo co, jakby kto tego pilnuje, tak, skoro to się zbiera automatycznie. Ale hej, można sobie to wszystko wejść w to i to jest jak w Pokédexie, popatrzcie, możemy sobie zobaczyć co to za materiał. Metalowe części, materiały syntetyczne, biomateriały, nadprzewodniki, chemia, mikroelektronika, moduł energii i neuromoduł. I możemy zobaczyć, z jakich na przykład przeciwników jesteśmy w stanie pozyskać tego typu materiał. Także wow, nie? Jakoś tego się teraz więcej zebrało. To sobie apteczki jeszcze wytworzymy. Nie wiem, miałem amunicję wytworzyć, ani apteczki. Teraz mam bardzo dużo chyba apteczek. Tak mi się coś wydaje. A jak się tutaj do ekwipunku wchodzi w ogóle? Pod i. Każda apteczka jest niestety takim jednym slocikiem. Nie wiem, czy tutaj coś jakby więcej tego ekwipunku będę miał, czy to tak po prostu... A, amunicję mam tutaj podpisaną. W dziwny sposób ten ekwipunek jest tu poukładany, zwłaszcza to niestakowanie się apteczek, ale naboje jeszcze miałem sobie wziąć i lecimy dalej. No i dobra, lecimy w końcu z tym koksem. O, ergonomia broni. Mądrze używaj broni energetycznej, palnej i białej, by efektywnie wykorzystywać dostępne zasoby. Czyli uważaj, bo ci się amunicja skończy. Panie, tyle to ja wiem. No jakby dało się tu wejść. O, właśnie. Możemy iść w tamtą stronę. Znaczy, w tamtą stronę to w ogóle mamy iść. Wow, shit. No tak, przerzuciło mnie. Ale tutaj wygląda, że po prostu mamy jakąś taką boczną ścieżynkę i proszę bardzo, skrzynki do otwierania. Kapsułka z neuromedy, materiały, okej. Elektronika. Spoko, nie ma tak, że czegoś nie podniosłem, bo zastanawiam się po prostu jak to tu będzie potem wyglądać. Mam zapełniony ekwipunek w 100%. Czy co, po prostu czegoś nie podniosę? Czy jakoś coś teges? Okej, chyba po prostu... O, shit, nie. Znalazłem alternatywną ścieżkę przejścia chyba. Okej, dobra, jesteśmy. A dawaj, że otwórz, że to. A proszę bardzo, kolejny schemacik odblokowany. Albo nie, to chyba był zdublowany. W ogóle teraz, jak się przyjrzymy, to chyba... O nie, to zaczęło znikać, a niektóre przedmioty widzę, że się... O, pomniejszają się jeszcze dodatkowo. Przed zniknięciem. Dobra, czy tutaj coś mamy? No to nie mamy chyba latarki w tej grze. Tak, 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 gdzie możemy iść? Okej, stąd wyszliśmy w sumie, ale widzę, że tutaj właściwie to powinniśmy być w stanie się dostać. Tak teraz pomyślałem, że mamy tutaj pełno różnych takich,
rzeczy, których chcemy używać, ale ja mógłbym to przypisać pod myszkę, na której mam sporo klawiszy, a tego nie zrobiłem do tej pory. I chociażby, wiecie, apteczka albo ziuganie tą elektrycznością moglibyśmy spróbować sobie przypisać. Dobra, na razie pozmieniane, ale... O nie, znowu spadłem. To jest... Oj, żeby mi to nie zgniotło. To jest ten moment w grze, kiedy się orientuję, że hej, mogę usprawnić tą swoją grę. Albo trzeba by coś zmienić w ustawieniach graficznych, albo trzeba by coś zmienić w sterowaniu. Na przykład sobie zamiast F, co jest z dupy przyciskiem tak naprawdę, na padzie tam było spoko, ale F na klawiaturze jest słabe do wiecie, zbierania rzeczy z szafek, jako że nie mogę się poprawnie poruszać, bo nie mam dostępu do klawisza D wtedy, ale trzymając kółko myszki mogę wszystko robić i celować odpowiednio. Dobra, i wszystkie interakcje będą pod myszką, ale to akurat nieistotne. Unikać robotycznego kompleksu, personelu kompleksu, tak, fajnie. W ogóle co miałem powiedzieć, to to, że co mi tutaj gdzieś jeździ? Trochę się boję. Że ten cały... Wow, shit. Ten cały Pietrow, no to zobaczcie, że jego roboty nie... raz, że go nie... atakują. Ja myślę, że coś tu jest. Jest jakaś skrzynka. Raz, że go roboty nie atakują, a dwa, że go słuchają, bo on przecież jak zobaczył nas, powiedział intruz i nagle roboty wystrzeliły w naszym kierunku. A, tutaj raczej można by tu przejść, ale jakim kosztem? Też tak nie chcę, wiecie, nie chcę, żeby... Nie chcę zrobić z tego FPS-a, że przeleci mi po prostu całe, wszystkie lokacje i tyle. Bo jest tu dużo do roboty. O, pokonywanie przeszkód, tak, żółte kolory. To już skminiem. O, na przykład tędy można sobie przejść do góry. Pomimo, że mamy oczywiście iść w dół. A to kółko tutaj, a nie mogę zejść na krawędź. Tam w ogóle jakaś skrzynka, tylko trzeba by to wszystko pozałatwiać, widzę. Może to jest jakiś sposób na, wiecie, na mniejsze zżeranie zasobów? Czy coś, skoro po prostu postacie oddalone od nas są w dużo mniejszej ilości klatek. Okej, ten rozwalony. Dawaj do góry, kurczę, co będziemy się... Wow! Okej, coś tu jest nie... Coś tu jest nie tak! Okej, tu już... Coś tam było zbugowane. Chodźmy do góry, zobaczmy. Że musimy trochę zacząć eksplorować te tereny. Okej, tu jest skrzynka. Ale może jakieś przydatne rzeczy. No, po prostu surowce. Po prostu surowce. Nie chcę tego... O, tam jest to kółko, ale nie mogę jeszcze niżej zerknąć, niestety. Powinniśmy w stanie... Przeleciałem przez to! No dobra. I teraz mogę się podleczyć, klikając ten przycisk. Ja go mam pod palcem serdecznym, ale oczywiście nie umiem go poprawnie wykorzystywać. Kupiłem sobie jakiś czas temu myszkę, której używam. To jest Corsair. I ona jest jako, wiecie, myszka na dwie ręce. Dlatego, że nie jest wyprofilowana w żadną stronę. Jakby profilowanie jest symetryczne lewo-prawo, więc osoba leworęczna może tak samo tej myszki używać jak osoba praworęczna. Spodobała mi się, stwierdziłem, wezmę to dlatego, że ma więcej po prostu przycisków, nie? Dlatego, że mam pod kciukiem mam dwa przyciski, a jakbym używał lewą ręką, to też mam pod kciukiem dwa przyciski. Stwierdziłem, to jest sposób na posiadanie większej ilości przycisków w myszce. Zmień, użyj, o, tym. Shit. No okej, jakoś się udało. Jakim cudem. Tak, więc taki właśnie był mój pomysł, żeby sobie móc wykorzystywać większą ilość przycisków, ale notabene te, które masz pod palcem serdecznym, no ciężej naciskać. Ale nie tak, że się nie da. Coś jeszcze? Okej, tam coś wybuchło. A, bo ten! Zapomniałem o tych cholernych kamerach, no i idą do mnie. To nie wyszło.
Ja muszę pamiętać o tych, że jak jest to kółko, to muszę uniknąć ataku. A nie tak, że jeszcze jest daleko. A kurde, poprzyłaziły niestety. Dobra. Ten poszedł, a jak się tego używa pod E? A proszę bardzo, i teraz powinien spaść. Git. Git, git, git. Powyciągaj to wszystko. Okej, to chyba wszyscy. A nie, jeszcze tu coś jest. No weźmy się, podleczmy. Tu jest gnojek. Widzicie, tak najgorzej sobie zmienić klawisze, bo teraz nie pamiętam, co gdzie jest. Dobra, powyciągane. No dobra, co z nim zrobimy? Czy wystarczy go strzelić promykiem? Nie, ale możemy zrobić tak. I też jest git. Nie było to takie złe. Widzę tu po prostu, wiecie, więcej pomieszczeń. Tu akurat się nie dostaniemy. Tu jest jeszcze jakaś... Tu nie wejdziemy. Tam, słuchajcie, była jakaś bramka do pokonania. Chyba byłem z drugiej strony wcześniej, ale tu możemy wejść. Widzę jeszcze. No dobra, aha, czyli rozumiem. Taki wielki cylinder w tej paczce. Mniej więcej tak wygląda w środku i w środku ma takie małe fioleczki, probóweczki z nasionami. No jest tego gigantyczna ilość tutaj po prostu. Tu możemy wejść do góry, tu też możemy wejść do góry. Na razie się przejdźmy tu. Aha, w ten sposób muszę. Nie mogę się wspiąć wyżej. Tak normalnie. Właściwie to tu moglibyśmy wejść, albo i nie. Aaaa! Jeszcze nie ogarniam sterowania dobrego tutaj. Na padzie by się niby łatwiej grało, ale z tym celowaniem jest tak średnio. Okej, tu mamy kolejny zaułek ze skrzynkami i tego jednego jego mościa. Czy ja nie trafiłem, czy co? A kurde. Dobra, próbujmy. Trzeba to jakoś załatwić. Czemu nie zauważam tych kamer? Nie wiem. Fajnie, że mogę się po prostu wycofać. Nie wiem, czy trafię tak przez to. Trafiam, dobra. Jest git. Ten padnięty. Tego najgorzej. Dobra, spadam, bo za chwilę... No właśnie. No za chwilę zdechnę. Dawaj drugą, bo tak ta mała apteczka niewiele leczy. Chodźmy. Zróbmy tak. Okej. Ten padł. Jest jeszcze jeden. Au. Ajdzie. Dawaj. No dawaj go. Dobra. Nice. Pozbierajmy wszystko zatem z nich. I z tych skrzynek, co tu są. Okej. Sporo zasobów tak naprawdę. Nie do końca, czy to mi się idealnie przyda, ale... Okej. Tutaj i teraz do góry. Wejdę tam, czy nie? Nie bardzo widzę. Jak mam tam wskoczyć teraz? No, łapię się tej krawędzi, ale tam już nie chcę podejść do góry.
Ziomeczku, no. No kurczę, coś tu jest nie tak. Ja z tej paczki powinienem, wiecie. A, okej, okay, dobra. W złym momencie. On na dwa razy się podnosi. Raz. I dwa. I się nie chce chwycić. Co za Bałsztajn. Okej, okay, dobra, udało się. Dostańmy się stąd. No, come on! Jakieś te ruchy są takie... Aha, po prostu jakby nie wejdzie wyżej, pomimo, że jest krawędź tego całego, no nie wiem, jak to, tej całej kasety, to i tak nie wychodzi wyżej. O, czy ja tu nie byłem? Wcześniej byłem w tym miejscu. Okej, okay, dobra. Czyli wróciliśmy się troszeczkę. Dobra. Znowu mylę kontrolki, które sam sobie przepisałem. Będziemy już może wracać się. Chociaż niby moglibyśmy do punktu zapisu się wrócić teraz. Myślę, gdzie jeszcze? Tu poniżej nas jest zamek. O, tu jest następny. Kurde, warto tu połazić. Nie wiem, czy to zauważyliście, on jak się obraca, to czasem nie obraca głowy. W sensie głowa zostaje w jednym miejscu, a obraca tylko ciałem, jak atakuje nogą. Dobra, zobaczmy ten zameczek. My. Dobrze mi poszło. Dobra. Okej, okay, to jest tylko i wyłącznie przejście. Mogłem się domyśleć, jakby mogłem zobaczyć na to, jak są pomieszczenia poukładane. Dobra, jesteśmy tu u góry. Tu mogliśmy też wejść tą stroną. Natomiast tam jeszcze mamy jedną bramkę, z której możemy skorzystać. Dobra. To lecimy tam. Ups, okej, okay, dobra. Zero obrażeń. To dobrze. Próbuj. Nie, siekierą. Dawaj, interakcję. Okej. Okay. O co tu chodzi? To jest jakiś inny? Obróć. A! Okej, okay, dobra, teraz rozumiem. Tak, musimy je odpowiednio ustawić. O nie, są dobrze ustawione, ale nie wejdzie na takie miejsce. Teraz znowu jest w drugą stronę. Kurczę, skomplikowane. Teraz ja są w złej kolejności. No tak, bo ja sobie mogę to... Muszę tak jakby o jeden przestawić. Okej, okay, dobra, to było... Ja nie mogłem zczaić, ale już ogarnąłem. O co chodzi, ale fajny zamek. Ciekawy, inny. Czy to nie jest miejsce, w którym ja już byłem wcześniej? Tak, powinienem raczej unikać tych alarmów i w sensie jakby... załatwiać tych przeciwników, znaczy te kamery zanim wezmą... alarm? To jest winda. Ja chyba stąd zaczynałem? No wielkie jest to pomieszczenie. Nie wiem, gdzie ja wtedy polazłem. Czy ja tu byłem? Tak, to jest początek. Cofnąłem się. Dobra. Szukam sobie miejsca zapisu w takim razie. I lecimy już dalej, bo myślę, że przeszukaliśmy wystarczająco to pomieszczenie. A nas zdobywaliśmy wszystkiego sporo, więc coś tam sobie jeszcze potworzę. Okej, okay, git. Lecimy w tego kurde polimera w takim razie. Na razie.
Okej, okay. Czyżby to już? Już, dobra, jesteśmy niżej. Siema, robociku. Czy my tu nie byliśmy wcześniej, czy coś? Zapewne byliśmy i zapewne musieliśmy się cofnąć. Tak, tu są te zapierdzielające wózki. Nie mogliśmy przejść i musieliśmy jakoś naokoło górą iść. Dobra, wszystko jasne. A, możemy sobie tworzyć to przejście w sumie. Okej. Okay. Tutaj mamy w odległości dwóch kropek. Czyli tak w sumie trochę niezależnie prawie, że od siebie. Bardzo nie musimy chyba kombinować zatem. W drugą stronę. O. I teraz powinniśmy... Idealnie. Jak już człowiek zajarzy. Dobra, otwarte jest przejście do tego poprzedniego... obszaru. Wiem, że tu jesteś, Pietro! Nie masz dokąd uciec! Daję ci 10 sekund na poddanie się! Myślicie, że ma Pietra? Okej, okay, coś tam sobie siedzi. W kącie. Usłyszeliśmy, że on krzyczał w ogóle, nie? A to znowu zapis. Znaczy ten, no tak, zapis dźwiękowy. G do odtworzenia. Posłuchaj, bez mózgi kontlu. Tak, agencie. To jest jego nagranie. To nagranie jest dla ciebie. Słyszę, jak się rozbijasz po całym magazynie. Nigdy nie złapiesz mnie żywcem, więc posłuchaj. Nie masz pojęcia, co tu się dzieje i... I kto jest teraz bezmózgim kundlem, co? Okej. Okay. Czyżby to po prostu załatwiła go ta maszynka? Był na tyle głupi, że dał się załatwić. No tak, faktycznie jest bezmózgim... Bo nie ma mózgu! Odczytów biometrycznych. To jest Pietro. Poważnie? Super. O skwary. O szkwar. To naprawdę Pietro. Przeczuwałem, że tak to się skończy. Czarodziej, tu Petrzy, zgłoś się. Tu czarodziej. Znalazłeś Pietrowa, mój drogi. Znalazłem jego ciało. Bez głowy. Ładowarka zmieniła mu czaszkę w krwisty budyń. Cholera. Budyń. W tej głowie były kody, które szybko przerwałyby ten koszmar. Przykro mi, doktorze Sechenov. Przybyłem za późno. No to musimy znaleźć inne rozwiązanie problemu. Ma przy sobie jakieś pierścienie. Dwa złote pierścienie. Nie ma żadnych. Tylko świece. Rozumiem. Natychmiast zgłoś się do WOGN-u, Petrzy. Mamy na głowie większe kłopoty niż Pietrow. Co może być gorszego? Stockhausen wszystko ci przekaże w WOGN-ie. Pośpiesz się, czas nagli. Zrozumiałeś, mój drogi. Tak jest, czarodziej. Już lecę. No tak mi się coś zdaje, że ta piękna idea zaczyna upadać. W sensie chodzi mi o to, że jak na dobrego Bioshocka przystało, konflikt nie może się ograniczyć tylko do jakiegoś tam jednego małego fragmentu. Nie, nie, nie. Tu musi dojść do upadku całego systemu. No i teraz, słuchajcie, najpewniej się okaże, że to, co tutaj się stało, ten cały bajzel i tak dalej, to nie jest po prostu odosobniony przypadek. To nie jest, słuchajcie, tylko tutaj. Teraz się okaże, że to wszędzie tak działa. Że wszędzie się posrało. A tu mamy punkcik zapisu, w którym nie byłem, notabene. Okej, okay, tak, tak. Mała kapsułka z neuromedem, średnia kapsułka. Nie, niestety. Od ja gram na lisa odblokowałem. Szkoda, że tą siekierę, kurde, teraz... cały czas ulepszałem? Tak, coś tam ulepszałem. Generalnie... Jak sobie tu patrzyłem... Aha, to nie tym. Jak sobie patrzyłem, no to mamy... Aha, nie mogę go wytworzyć, no ale to nieważne. Mamy trochę tych broni, słuchajcie. Szkoda, że nie można tego myszką przewinąć. Mamy Elektro, Szweda i KS-23, czyli tą strzelbę. Teraz się nam odblokował schemat na Lisa. Musimy na niego zdobyć zasoby, żeby go w ogóle wytworzyć. Więc jest to kolejna broń biała. Następnie mamy Pasztet, bardzo piękna nazwa, kolejną broń białą. Potem mamy Gwiazdeczkę, która jest kolejną bronią białą. To jest ta, którą widzieliśmy w gameplayach i którą widzimy na menu głównym. Kolejna broń biała Śnieżka, potem mamy dopiero Makarowa, Kałasznikowa. No i potem już mamy takie zmyślne bronie typu Dominator, Grubas, czym będzie strzelał, może atomówkami, nie wiem, oraz działo elektromagnetyczne, czyli taki Tesla Gun. A to jest, wygląda trochę jak jakaś kusza, albo nie, to jest raczej... Ani tu jest jakieś energetyczne, aha, broń energetyczna, bo nam pokazuje, czy to jest na amunicję, czy energetyczne. To wygląda trochę jak, nie karabin, tylko Boże, no to, co pluje ogniem, nie? No i generalnie jest jeszcze coś takiego jak bronie na kartusze,
I to są te jakby elementale. Jest możliwość podpalania, zamrażania albo elektryfikowania celu i po prostu to się trzeba mieć odpowiedni moduł, ale mamy jakby cały ten aspekt nieodblokowany jeszcze w grze. Musimy mieć dopiero schematy do tego, ale po prostu to jest w ten sposób, że na każdej broni się odblokowuje moduł na kartusze i w tym momencie zakładamy sobie dane ulepszenie do broni. Trochę na modłę Dying Light, a widzę tutaj sporo nawiązań, sporo takich zbieżnych rzeczy z Dying Lightem, w ogóle ta wspinaczka i tak dalej, nie? Dobra, no nic, nie będziemy tutaj chyba nic więcej robić, tu mamy zapisane, weźmiemy sobie świecę. Jak teraz sobie przypomnicie, to my jedną świecę już mamy, ale było przejście, gdzie potrzebne były dwie, żeby stąd wyjść. Ciekawe, co z tą jego dziełchą, nie? A kto mi tu krzesło postawił? A nie, dobra, to nieistotne. Bo tu nam świeca była potrzebna, żeby to otworzyć, ale tutaj przecież jest druga. A, czekajcie teraz, jak to było? Aha, muszę po prostu to ścisnąć, żeby poleciała dalej. Niestety niewiele to dało. Ale przynajmniej wyjście będziemy mieli spoko. Czy tutaj mogę przejść? Bo to są w sumie lasery. O! Ta dupa, dobra, gra zapisana. Zasilanie ze świec nie wystarczy do otwarcia głównej bramy, ale zainstalowanie ich aktywowało system wprowadzający specjalne polimery do systemu podtrzymywania życia brzozy. Ten system ma cztery podstawowe funkcje. Utrzymywanie optymalnej temperatury, eksterminacja owadów. Innymi słowy, cztery kolumny, cztery pojemniki. Tak, dokładnie. Weź pojmień z pracowni gorącej, alg, pestycydów i chłodniczej. No dobra. Gdzie te pracownie zatem są? Stołówka. Tu jest jakiś wypoczynek. Hotel. Archiwum Vega 9 archiwum. Gdzie ja to znajdę? Nie mamy tutaj w ogóle żadnej ten. Ale czekajcie, czekajcie, tu jest pracownia alg i pracownia gorąca. Dobra, to idziemy w tą stronę. Chodźmy do pracowni alg. Czyżby to był zapisik? Kolejny zapisik, kolejna skrzyneczka. Czy będą jakieś schematy? Proszę bardzo, schemat na lufę elektromagnetyczną. Nieźle, w sumie możemy to sprawdzić. Major Nieczajew, kryptonim P3. I na przykład ulepszonko tutaj. Lufa, proszę bardzo. Hamulec wylotowy, ale tu mogę sobie to zainstalować. Nie mogę, bo nie mam. Ostatnio sporo znowu wydałem rzeczy. Dobra, zapiszmy przynajmniej. Wyraźniej tu mamy wejść. Jasna cholera. Oż kuźwa. Skąd się wzięły te wszystkie poczwary? To tylko hipoteza, ale podejrzewam, że to zwłoki żołnierzy zainfekowane sadzonkami. Sadzonkami. Hipoteza? Jaja sobie robisz? Zombie kwiatki. Jestem w pracowni gorącej. Czy jeśli będę tu za długo, zostaną ze mnie skwary? Nie, stoły robocze w pracowni gorącej, czy też termarium, wymagają wysokich temperatur, ale w samych pomieszczeniach panują dość przyjemne warunki. Dobra, przeszedłem niestety bardzo szybko między jednym a drugim. Chodźmy do tych alg, bo jakby te... Właśnie to jest to mnie tak bardzo zajawiło na tą grę lata temu, jak widziałem jakieś pierwsze gameplay, że tu jest wszystko. Są kurwa roboty, są zombie, są jakieś fluidy dziwne, kosmiczne, czy właśnie te polimery. No w tej grze jest wszystko. Będzie też jakiś kurwa mroczny kurwa klaun z tego co widziałem. Czy z tego co widziałem, z tego co mam nadzieję. By było to widoczne, no go się po prostu zombie sadzonką. Zombie nie przez wirusa, nie przez grzyba, tylko przez kuźwa algi. No kwiatek mu z mordy wyrasta. O się, jeszcze jakie są zombie? Zombie w Dead Space to jest zombie przez kosmitów właściwie, przez kosmiczne mikroorganizmy. Okej. Okay. Z jednej strony niemiło, że tak skończyli, z drugiej strony miło, jeżeli chodzi o rozwój lore tego świata. Dobra, tak se patrzę, czy coś tu... Czy ja tą algę mogę rozwalić? Nie bardzo.
biurkach nic nie ma, ale możemy wejść tu. Tam coś było. Dzięki. To chyba wszystko. Tylko czajniczek. I wchodzimy tutaj dalej. Okej, jest ich więcej. Cudownie. Cholerny skwary. A, tu są owady. Całe to miejsce jest coraz bardziej popieprzone. Na szczęście te zombie algi są całkiem słabe. Oh shit, pluje kwasem! Jaka muzyka, jak w jakimś filmie z lat 90. Orkiestra gra w tym momencie, zajebista sprawa. Orkiestra połączona z basem. Oj! Szybka ucieczka. Ała, ała. Ten w ogóle płonie jeden. Pięknie. A, wybucha. Tego nie przewidziałem. Ten wygląda trochę jakby po prostu przysnął na warcie, ale niestety coś go wzięło, rozszarpało. No więc widzicie, jak bardzo ważne, istotne jest otwieranie tych wszystkich szafek i przegrzebywanie ich. Dobrze, że przynajmniej robi się to całkiem przyjemnie. Dobrze. Następne. A weźmy ich tak troszeczkę, o, ziugnijmy tym. To można wyłączyć, znaczy zapominam o tym, że to powinno się wyłączyć. Możemy sobie teraz poczekać, nie rozmarzną dopiero za chwilę. Ile was tu jest? Albo i nie. Nie, jeżeli je najpierw rozwalimy. Towarzyszu, dzień dobry. Dobra, tutaj coś mamy. Jakiegoś maila będziemy mieli do przeczytania. Nie wiem, byłem w tej algowej, ale nic tam nie znalazłem. W sensie tak, wiecie, przeszedłem niby, szukałem, ale wyraźnie nie znalazłem tego, co chciałem, a tu już do owadów wchodzimy. Ale za chwilę pewnie wszystko odnajdziemy. Dobra, przeczytajmy sobie jeszcze na koniec tą wiadomość i będziemy kończyć ten odcinek, ale oczywiście zostajemy tutaj. Będę się bardzo starał, żeby jednak te odcinki teraz wychodziły regularnie, nawet jeżeli czasem będą miały, nie wiem, po 20 parę minut. To jednak będę chciał tak i na przykład zamiast właśnie robić jakiegoś dłuższego odcinka po 40-50 minut, to takie 30-minutowe zupełności nam wystarczy, ale będę się starał, żeby te odcinki wychodziły naprawdę codziennie. Mam nadzieję, że tak się uda. To tyle w tym odcinku. Nie, to jeszcze nie tyle, przepraszam. Jeszcze mieliśmy maile przeczytać, przeczytamy i będziemy kończyć. Jak nie będzie mi się chciało któregoś maila czytać, to faktycznie zrobię tak jak zawsze, czyli zostawię wam, żebyście mogli przeczytać sobie, zapauzować nagranie. A już przeczytajmy to. Zastępca kierownika kompleksu Wawiłow, młodszy specjalista, bla bla bla. Coś tam, hashtag niskiej grawitacji, okej. Okay. Proszę o informację, czy wiadomość o następujących treści z waszego autorstwa. Polimery mają wiele zastosowań od systemów programowalnych po wytrzymałe stopy metali, jednak nasze badania nie obejmują jednego istotnego pola, mianowicie zastosowań spożywczych, konkretnie polimerowych nośników składników odżywczych. Wyobraźcie sobie batonik albo rurkę zawierającą składniki odżywcze w strukturze polimerowej. Moglibyśmy stworzyć idealnie zbilansowaną żywność, która nie psuje się nawet bez lodówki. Wspomaga regularność posiłków, poprawia metabolizm, a to tylko niektóre z potencjalnych zalet. Na zawsze rozwiązałoby to wiele problemów żołnierzy, turystów oraz oczywiście kosmonautów, nie tylko jeśli chodzi o samo jedzenie, ale i masowy transport żywności. Jeśli to ty, skontaktuj się ze mną niezwłocznie, mam sprawę do omówienia. Okej. Księżycowa gleba, sukces i ściśle tajne.
Towarzysze uprzejmie informuje, że nasze starania zaowocowały sukcesem. Dosłownie eksperymenty związane z uprawą nasion na glebie księżycowej w warunkach odpowiadających hipotetycznej szklarni na Księżycu powiodły się bardziej niż ktokolwiek oczekiwał. Ze względu na ogrom potencjalnych korzyści i wagę tych badań nie możemy uzasadnić ich wyników nawet członkom zespołu. Jednak wkrótce wszyscy się dowiecie, jak bardzo przysłużyliście się nauce. Jeszcze raz pragnę gorąco podziękować wszystkim towarzyszom za ciężką pracę na rzecz przyszłości ludzkości. Ściśle tajne. Pilne zarządzam utajnienie wszystkich wyników doświadczeń nad uprawą roślin w glebie księżycowej oraz zniszczenie wszystkich próbek poza jedną. Zakazuję dyskusji oraz utrwalania informacji na temat efektów uprawy eksperymentalnej. Odpowiednio zabezpieczonym próbkom należy nadać status czerwony 3 i przetransportować je w szczelnym kontenerze polimerowym do Akademii Konsekwencji. Na potrzebne pracowników trzeba wymyślić jakąś wiarygodną wersję wydarzeń. Najprawdopodobniej będziemy musieli dokładnie zweryfikować wiedzę na temat naszego naturalnego satelity. Hu, hu, hu. Coś poszło nie tak, ale oczywiście wszystko musi być utajnione standardzigowo.